Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Damiano, witam was w serii pytań i odpowiedzi. Jakiś czas temu, tak jak was poprosiłem, zadaliście mi całą masę pytań pod ostatnim nagraniem w Q&A. Ja te pytania sobie zebrałem, zrobiłem sobie specjalne kategorie, no i pomyślałem, że powoli będę na nie odpowiadał. Dzisiaj mam pytania od Konrada, także czytam i zaczynamy tutaj. Wideo, Q&A, jak zwykle, lecąc z tematem. Okej, Damian, potrzebujesz pytań, no to parę dorzucę od siebie. Dlaczego myśli powstają? Myśli powstają, ponieważ są odbiciem echa naszej samoświadomości. Czyli myśli są naszym biologicznym wytworem wyobraźni dotyczącej naszego procesu kognitywnego, uświadamiania sobie tego, kim jesteśmy. Nie ma bezpośredniego takiego... Nie ma bezpośredniej odpowiedzi na pytanie, dlaczego myśli powstają. Myśli powstają, bo powstają. Musisz zadać samemu sobie to pytanie i samemu przyjrzeć się swoim własnym myślom, to zobaczysz, dlaczego one powstają. Jest ta geneza odpowiedzi pochodzącej z naszej nauki, wiecie, tego, jak funkcjonują neurony w naszych mózgach, jak się komunikują ze sobą. Ale bezpośrednio taka odpowiedź tak nikogo nie usatysfakcjonuje. Po prostu zacznij obserwować swój umysł i sam odpowiedz sobie na to pytanie. Jaka jest ich geneza? Czy za każdą myślą zawsze coś stoi, czy są one zawsze totalnie nieuzasadnione? Za każdą myślą, pod każdą myślą jesteś ty, jest twoje ego. Możesz sam to sprawdzić dla siebie i to po prostu zrób. Sprawdź sam dla siebie. Naprawdę. Czy wszystko jest w boskim porządku? Tak, wszystko jest w boskim porządku. Czy to całe cierpienie, które przydarza się na Gaję, jest częścią czegoś większego i to tylko chwilowy okres? To również jest takie pytanie dosyć filozoficzne. Co to znaczy boski porządek? To znaczy uniwersalny porządek, absolutny porządek? Jeżeli takowy porządek w ogóle istnieje, to oczywiście, że wszystko jest w boskim porządku. Czy to całe cierpienie, które przydarza się na Gaji, jest częścią czegoś większego i to tylko chwilowy okres? Sam odpowiedziałeś sobie na to pytanie. Jak działają psychodeliki na osobę totalnie oświeconą z przebudzonym kundalini? Psychodeliki działają tak, że tłumią niższe poziomy świadomości i otwierają nas na poznanie absolutu, czyli wyższych stanów świadomości, i one umożliwiają nam tymczasowy wgląd w naturę jaźni. Jeżeli ktoś jest oświecony i ma przebudzone kundalini, to jest tak jak wypicie filiżanki kawy z samego rana. Po prostu pijesz, czujesz delikatne pobudzenie, ale na dobrą sprawę w ogóle nie potrzebujesz tej kawy. I tak samo jest z psychodelikami. Bierzesz psychodelik, czujesz delikatnie większe pobudzenie, bo psychodeliki troszeczkę pobudzają nasz centralny układ nerwowy, ale na dobrą sprawę nie ma to dla ciebie totalnej różnicy, bo wszystko jest i tak czy siak świadomością. Kolejne pytanie, trochę intymne pytanie. Jak wygląda seksualność osób już po totalnej samorealizacji? Czy na przykład seks tantryczny bez wytrysku jest wyzwaniem, czy czymś totalnie naturalnym? Tak to myślę, że dla inspiracji pytam. To zależy, jak bardzo zrealizowana jest osoba, czy w ogóle uprawia seks i jak ona się z tym czuje. To jest kwestia bardzo osobista. Generalnie sam seks bez wytrysku jest jak medytacja, więc nie ma to totalnie znaczenia, czy uprawiasz seks, czy nie, jeżeli twoim celem nie jest orgazm. Po prostu taki seks staje się totalnie obojętny. Tak czy siak, jeżeli jesteś w bardzo wysokim stanie świadomości, to jesteś w stanie ogromnej błogości, takiej wewnętrznej miłości, więc seks staje się tylko i wyłącznie takim przejawem, aktem twórczym, dopełnieniem związku, tak? Zbliżeniem się dwojga partnerów i połączeniem wzajemnym. Jeżeli chodzi o tą perspektywę absolutną, nie ma to kompletnie znaczenia. Nie ma to kompletnie znaczenia, czy uprawiasz seks, czy nie, czy masz wytrysk, czy nie. Kompletnie. No tutaj jest tylko i wyłącznie ta kwestia balansu energetycznego, no bo orgazm wyzwala dużo energii i na mężczyzn działa w ten sposób, że my tracimy energię, ale za to stajemy się bardziej wrażliwi i otwarci. U kobiet działa to tak, że są bardziej pobudzone. No tutaj na tej płaszczyźnie nie jesteśmy tacy sami. Kobiety i mężczyźni nie są tacy sami pod względem orgazmu.
Więc to też trzeba byłoby tu dołożyć, no ale tak jak powiedziałem wcześniej, jeżeli jesteś osobą w pełni zrealizowaną, będzie ci to totalnie obojętne. Na pewno będziesz od tego wolny, od przymusu będziesz wolny, a w zależności od tego, jak wyćwiczysz swoją samodyscyplinę i samoświadomość, tak po prostu masz. Kiedyś zapytałem się pewnej osoby, czy przebudzenie kundalini to końcowy przystanek na drodze duchowego rozwoju energetycznego. On odpowiedział, że to bardziej początek. Dziwnym zbiegiem okoliczności każdy to mówi. I tak się zastanawiam właściwie, to w jaki sposób ty, Damian, się rozwijasz, oprócz zwiększania wiedzy i umiejętności praktycznych. Dla mnie rozwój to życie. Nie ma rozwoju oddzielnego od życia. Jak ja się rozwijam? Rozwijam się tak, że pielęgnuję swój styl życia, zbieram inspiracje, dbam o siebie z dnia na dzień. To jest, wiecie, tak jak z dietą, tak jak z wypróżnianiem, tak jak z higieną ciała. Po prostu robisz to codziennie, nie kwestionujesz tego, nie zastanawiasz się nad tym, po prostu to robisz i idziesz dalej. Jak masz jakieś przeciwności życia, jakieś wyzwania, wiecie, życie zawsze nam rzuca jakieś nowe wyzwania, bo życie chce, abyśmy stali się jak najsilniejszymi wersjami siebie, no to po prostu idziesz i nim przeciwdziałasz, uczysz się, rozwijasz, podejmujesz decyzje i idziesz dalej. Tutaj moja filozofia jest bardzo prosta, zresztą niczego nie ukrywam, wszystko jest przedstawione na kanale. Możecie oglądać i się inspirować. Słyszałeś może o świętej geometrii, to bardzo ciekawy temat przedstawienia boskich praw poprzez matematykę. Jeżeli kojarzy ten temat, to oglądałbym odcinek z tego jak zahipnotyzowany. Tak, słyszałem o boskiej geometrii, od ciągu Fibonacciego i generalnie fraktalach samych sobie, bo sama święta geometria bierze się z fraktali, ze zrozumienia zjawiska fraktalu i tego, jak to funkcjonuje. Może kiedyś nagram na ten temat odcinek, ale zostawię to sobie po prostu na razie z boku. Często po cudownych psychodelicznych tripach, godzinę po tym jak stan zejdzie, a ja się kładę spać, mam ogromne uwierania energetyczne. Czuję się, jakby ogromne ilości energii koncentrowały się w stopach, karku oraz czubku głowy. Są tak mocne, że aż nieprzyjemne i ciężko zasnąć. Co może być tego powodem? Powodem może być brak uziemienia, brak dyscypliny jogi, brak dbania o ciało, przebudzenie kundalini spontaniczne, branie zbyt dużych ilości psychodelików, zbyt częste, albo po prostu nie jesteś na to gotowy, albo jesteś zbyt na to wrażliwy, albo po prostu takie już masz doświadczenia. No tutaj w kwestii interpretacji po prostu sam musisz zdecydować, jak się z tym czujesz. I tyle. Przez ostatni tydzień miałem masę tego typu pytań, ale gdy przychodzi co do czego, to nagle wszystkie wyparowały. No bo tak, to jest. Pytania się pojawiają, zaraz znikają. Jak ich nie spisujesz, to zaraz po prostu przelatują, tak? Ja też spisuję ciągle swoje insighty, wglądy, dzielę się nimi na bieżąco, bo jakbym tego nie robił, to po prostu cała ta wiedza, wszystkie te informacje, cała ta mądrość by po prostu odlatywała i przelatywała. Kochany Konradzie, to tyle jeżeli chodzi o ten film i to nagranie. Mam nadzieję, że czujesz się w jakimś stopniu usatysfakcjonowany. To nie jest tak, że ja przeleciałem te pytania powierzchownie, tylko po prostu wszystkie te pytania albo większość tych pytań odwołuje się do twojej kontemplacji, do twojego osobistego poznania samego siebie i do zgłębiania wiedzy o samym sobie. To co mogłem, to powiedziałem, na resztę pytań odpowiedziałem w innej formie, w innych nagraniach i w innych moich wypowiedziach. Na pewno coś jeszcze dogram. Nie chcę tutaj przedłużać tego nagrania, ponieważ nie chcę zabierać wam czasu. Myślę, że to w kwestii inspiracji sami musicie sobie też dużo odpowiedzieć. A jeżeli uważacie, że któreś pytanie jest dużo ciekawsze, chcecie na ten temat porozmawiać, napiszcie proszę na dole komentarz. Z miłą chęcią dowiem się o waszych przemyśleniach, co wy o tym myślicie. I tak, i to tyle. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Ja mam na imię Damiano. Trzymajcie się ciepło, dajcie dla mnie łapkę w górę, stawcie dwie łapki w górze, stawcie swoje przemyślunki, stawcie swoje komentarze. I widzimy się w kolejnym nagraniu. Miłego, elo, buźka.